Świat pogoda, w USA nawet niedźwiedź polarny narzeka na niskie temperatury. Fontanna zamarzła, 200-metrowy diabelski młyn w Atlancie został zamknięty, a południowcy musieli w garderobach znaleźć zimowe czapki, rękawiczki i palta, chociaż prawie nigdy ich nie używają, pisze Associated Press. Polarne powietrze zmroziło dookoła wszystko, nie oszczędza nawet stuletnich pomników. Słupek rtęci spadł znacznie poniżej zera, a ekstremalna zima rozszalała się w takich miejscach jak Boston, Nowy Jork, Atlanta, Birmingham, Nashville. W miejscach, gdzie dotąd nikt nie wiedział nic na temat przeszywającego chłodu. Amerykanie jeszcze teraz nie mogą uwierzyć. Wielu przeprowadziło się nawet na południe, by uniknąć niskich temperatur. Dziś minus 6 na termometrze już nie robi na nikim wrażenia. Podobnie sprawa się ma we wschodniej części USA. Dziś rano mapa pogody bardziej przypominała arkusz algebry. Małe cyferki oznaczające ujemne temperatury były niewiele wyższe niż te z Antarktydy. Przeraźliwy ziąb obarcza się winą za szereg zgonów. Władze zanotowały od niedzieli 21 przypadków śmierci z powodu wychłodzenia, w tym 7 miało miejsce w Illinois, a 6 w stanie Indiana. Co najmniej 5 osób zginęło pod zwałami śniegu, który niespodziewanie spadł na nich w chwili odśnieżania. Zmarło też kilku bezdomnych, którzy odmówili przeniesienia ich do ciepłych schronisk mimo niskich temperatur. W stanie Missouri w poniedziałek w wypadku samochodowym zginął roczny chłopiec. Auto zderzyło się z pługiem śnieżnym. Śmierć na miejscu poniosła też 20-letnia dziewczyna, której samochód wpadł w poślizg i zderzył się z ciągnikiem z przyczepą. Według synoptyków, we wszystkich 50 stanach we wtorek można było zaobserwować ujemne temperatury. Nawet na Hawajach, na szczycie uśpionego wulkanu, było tylko 18 stopni. Temperatura średnio spada do 4 stopni i była rekordowa, chociaż ostatnio takie zjawisko zaobserwowano w 1896 roku. Wtedy odnotowano spadek temperatury o 6 stopni. Dobry humor jednak nie opuszcza Ameryki. Ratownik medyczny, który uciekł do śmieciarki na papierosa, opowiadał, jak w ciągu 3 sekund zdrętwiały mu palce. Żeby się zagrzać, zwyczajnie chciał tylko pracować, pracować i pracować tak szybko, jak to było możliwe. Ujemne temperatury w USA to powód do ogólnonarodowej dyskusji. Pogoda i przeraźliwy chłód stał się tematem numer 1 wszystkich serwisów informacyjnych. Dodam, że taki krzyk USA jest już, gdy słupek rtęci spada poniżej zera o 12 do 18 oczek. Zamiecie i burze śnieżne unieruchomiają pociągi. Zamykane są autostrady, szkoły, zakłady pracy, a władze apelują do wszystkich, aby jeśli nie muszą, nie wychodzili z domu. Tylko handel pracuje pełną parą. Energetycy w związku z niskimi temperaturami ponawiają prośbę o oszczędzanie energii elektrycznej, a gazownicy mówią, że zużycie gazu w ostatnich dniach znacznie wzrosło. Rolnicy, którym plony w wyniku ataku zimy zamarzły, pocieszają się, że przemrożone warzywa będą miały więcej walorów smakowych. Tymczasem w całym kraju łatwiej o migoczące w słońcu wielometrowe sople zwisające z dachów niż o ciepło. Chociaż brzmi to dość zabawnie, ponoć nawet niedźwiedź polarny w zoo w Chicago musi mieć dogrzewane pomieszczenia, bo jego organizm nie wytworzył potrzebnej ilości tłuszczu, by ochronić go przed niskimi temperaturami. Jednym słowem, w USA zima i wszyscy z utęsknieniem czekają na ocieplenie. Mój serwis. blogspot.com